sprawa jest taka, wyszło pewne nieporozumienie, niestety kabaret się nie odbędzie. Wyszło po prostu strasznie, że nasze próby wyglądały. Znaczy chodzi o to, że przepraszam ogólnie was wszystkich, panowie i panie. Przepraszam za kolegę, to jest nieprawda. W ogóle nie gadasz, tutaj w ogóle nie gramy, ale... kabaret się odbędzie. Witam państwa na kabarecie. Kabaret się oczywiście odbędzie. Przepraszam za kolegę. Kabaret nasz nazywa się Związki Zawodowe Uczniów ZFPS i 8 LO. Na początek prosimy kolegę Michała Kryszyńskiego z monologiem. Monolog. Wchodzę. Nie, brawa. Nie było. 2, 3, 4. Dziękuję. Dobrze. Będę czytał, dobra? Proszę państwa, przyszła pora na monolog. Monolog jest starą formą sceniczną, w której mówi jedna osoba. Ja będąc przykładem jednej osoby, wygłaszam właśnie monolog. Mój monolog rozpoczyna się od słów: proszę państwa, przyszła pora na monolog. Monolog jest starą formą sceniczną, w którą mówi jedna osoba i tak dalej. Zaś monolog skończy się słowami: ojej, ojej, zdarza się. Oczywiście zostaje jeszcze cały środek. I ten środek wypada właśnie teraz, więc w środku monologu mam tekst, zostaje oczywiście cały środek i ten środek wypada właśnie teraz. Założyliście, że w tym monologu wszystko się zapędziło? Niesamowita sprawa. Tyle dlatego, że nie muszę powtarzać każdego zdania, bo musiałbym powiedzieć, zauważyliście, że wszystko się w tym monologu zapędziło, czy to by się powtórzył. Z powodu tych zapędzeń nie starczyło miejsca na treść. Ojej, zdarza się. Kabaret Związki Zawodowe zaprasza na scenę kolegów odgrywających sketch trzech twardych faceków. Ładny dziś wieczór, Mike, prawda? Masz słuszność, John. Dawno nie widziałem takiego księżyca. Bo to lampa, Mike. Dawno nie widziałeś takiej lampy. Przestań, John, bo znów będę musiał cię zastrzelić. Okej, niech będzie ten księżyc. Seks. Dziękuję. Tak nie wiem, jak to działa. How do you do, chłopcy? Powiedziałem, how do you do? How? Chcecie się może zabawić? Nie, mam robotę. Mokro? Skąd wiesz? Poznałem porecznika. Ten facet za dużo wie. Zaraz go wykończę. Przepraszam. Sam się wykończę. Sorry, gdzie to jest toaleta? Tu nie ma toalety, tu jest szambo. Cholerne szambo. Wpadłeś, cwaniaczku. Teraz rób tego, żebym bez żadnych kawałów. Źle robisz. Znam świetny obawi lekarzu. Zamknij się, jeszcze raz! Okej, ale co wam powiem? Nigdy mnie nie wykończycie! To bluf! To nie bluf, Smith! Skąd wiesz, że nazywam się Smith? Znałem parę takich duchów jak ty! Wszyscy nazywali się Smith! Ten facet za dużo wie, zaraz go wykończę! Zostaw go mi! Słuchaj, cwaniaczku, teraz policzę do... 5 i czy zastrzelę, understood? Nic z tego! Ja policzę na 4 i uciekam! O shit, kupa z tym liczeniem, to nie był dobry pomysł. Cóż, zastrzelę go bez liczenia. Bum! I co, załatwiłeś go, Marek? Nie wiem, nie chcę mi się odwracać. Spróbowałeś, Wade. Skąd wiesz, że nazywam się Wade? Znałem paru takich zdecydowanych dupków jak ty. Wszyscy nazywali się Wade. Okej, wygrałeś, Borewicz. Ja! Skąd wiesz, że nazywam się Borewicz? Znam tylko jednego takiego dupka jak ty i on właśnie nazywa się Borewicz. A to number! Proszę państwa,
parę razy na podróż. Obecnie przedstawiłem Państwu moją bajkę meteorologiczną z spotka podbiegłego pod tytułem. Zawracam te chwili do siebie. Dziecko z zapałkami, czyli głęboką niebogę. Głęboką niebogę to twój mikrofon. Oraz panicza. Panicz. Proszę bardzo, panicz. Moi drodzy, jest jesień. Za oknem wieje wiatr i pada deszcz. Mała dziewczynka lekko odziana, nasionka od wilgoci. Jest bardzo zimno. Robi się gęsia skórka, nóżki mokną w sandałkę, a z małych płuc wyrywa się kaszelek. Ludzie! Kopcie zapałki od środki z gorączką. Wspomóżcie ubogą niebogę. Dziewczynko, co ty robisz z zapałkami? Zapałki w ręku dziecka to nie dla psa kiełbasa. Ale jest mi zimno. Słuchaj, moje dziecko. Tata? Ależ skąd? Przecież jesteś środką. Ach, tak. Posłuchaj, durszlaki. Rób durszlaki. Świat jest pełen makaronu, a ty się tak trzęsiesz, że wystarczy przyłożyć gwóźdź do blachy, a durszlaki ci sam wyjdzie. Uratował się panicz bardzo, że wspomóż ubogą niebogę dobrą radą. Tak, to jest dobra rada. Dziewczynka chcą się wtrącić. Dziewczynka nie wtrącaj się. Dobre rady to moje hobby. Minął jakiś czas. Za oknem skończył się deszcz. Teraz pada śnieg i wieje wiatr. Jest już bardzo zimno. Wszystko się trzęsie z chłodu, a najbardziej dziewczynka. Jej los jest przesądzony. Albo zapalenie płuc, albo choroba wibracyjna. Lecz mimo to trwa na ulicy dzwonią zęba. Dzyń, 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 dzyń. Dzyń, 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 dzyń. O, paniczowi też zimno. Ależ skąd? Ja wracam z kuligu. Kuli. Futra, pochodnie, to byś się lepiej za robotę wzięła. A tego nie rozumiem. Dlaczego nie lubisz durszlaków? Bo wolę być dziewczynką z zapałkami niż z durszlakami. Kup paniczu zapałki. Już mam zapałki, moje dziecko. Tata? Mówiłem ci już, sieroto, jedna, że nie. Minął dzień i nastała noc. Za oknem ciemno i cholera wie, co pada, ale wieje wiatr. Jest bardzo zimno. Dziewczynka już trochę zamarzła na śmierć. Uhuha, ale ciemno. Chyba słyszę jakąś ubogą, niebogą gękę. Co robisz? Co robisz? Marzno. Lepiej byś się za roboty wzięła. Durszlaki, pracuj i ucz się, a koła ci sam wyrośnie. A kup zapałki. Mówiłem ci już, sieroto jedna. Pytałam już, tata? Nie! Ach tak. Wrosnął paniż i odszedł na zawsze. Natomiast dziewczynka odczuła tak ciepła do ogniska domowego i westchnęła. A za oknem minął kolejny dzień, nastała noc. Deszcz nie pada. Śnieg nie pada. Pada dziewczynka. Dobry wieczór Państwu, tutaj Radio Das Abitur. Witam Państwa serdecznie, mamy piękny poranek majowy. Za oknem, proszę Państwa, no proszę Państwa, cóż za widok, jakieś odgłosy przejeżdżające samochody. Samochody i bawę. I autobus szkolny chyba jest. Tak. Proszę Państwa, naprzeciwko mnie obudziła się właśnie mała Agniesia. Proszę Państwa, posłuchajmy, cóż ona ma do powiedzenia. Tak. Dziś jest 7 maja, 7 rano. Dziś matura, czas do szkoły. Życzymy powodzenia. Proszę Państwa, w związku z tym, że właśnie muszę się przebrać, będę do Państwa mówił. Dlaczego? Ponieważ muszę się przebrać. A nie mamy na tą chwilę nic zaplanowane. Moje przyszły raz. Jak tego? Spokojnie, spokojnie. Wszystko to wygląda.